8 grudnia, czwartek, kurde, no, lecimy jak takie dziki w agresji. Zapraszam na klina. Cześć, witajcie, kochani. Może tak klimatycznie to wygląda, ale już ogólnie jest naprawdę bardzo, bardzo słabe światło, jeżeli chodzi o. Kamerkę moją nie ogarnia. Na szczęście, wyraźnie mnie słychać, a chyba ważniejsze jest to, co mówię, nie jak wyglądam. Bo to z tym wyglądem to się już i tak wiele nie da poprawić, a w mojej rozmowie zawsze można co nieco jeszcze więcej się podszkolić. Kochani, dzisiaj sobie przeczytamy z książki Codzienne Refleksje. 8 grudnia. Służba. Praca z innymi, wniesienie do życia każdego z nas, wniesie do każdego. Przepraszam, praca z innymi wniesie do życia każdego z nas nowe wartości. Zobaczymy, jak ludzie odzyskują zdrowie, jak pomagają innym, jak znika samotność i rozwija się wspólnota. Mieć wokół siebie mnóstwo przyjaciół to przeżycia, których nie wolno stracić. Częste wzajemne kontakty między nami oraz spotkania z nowymi przybyszami do wspólnoty są jasną stroną naszego życia. Kochani, i to jest teraz ogólnie taki tekst dla introwertyków dobry. Ja generalnie, być może wbrew pozorom, być może nie, ale ja bardziej to jestem introwertyk niż ekstrawertyk. Ja strasznie nie znoszę, nienawidzę, nie czerpię y, tłumów. Y, ja się duszę po prostu, kiedy jest bardzo dużo ludzi i bez względu na to, czy mówimy o, wiecie, wakacjach w Łebie, czy gdzieś tam indziej, y, gdzie wszyscy, wiecie, jak... Śledzie na plaży leżą, czy mówimy o różnych takich zlotach, nawet tałoskich gdzie jest bardzo, bardzo dużo tłumów. Ciężko mnie na takie coś wyciągnąć, naprawdę. Yy, ale to jest jakby jedno ekstremum. A jednak mimo wszystko, w miarę możliwości, fajnie spotykać się z ludźmi, czy to z ludźmi ze wspólnoty, czy to z ludźmi z terapii. To jest to, wiecie, ja już kiedyś wspominałem. Kiedy się na przykład idzie na studia i zaoczne już wiecie, no w takim wieku ciut dojrzalszym, no troszkę, yy, bardzo fajnie wyjść na, z domu, po prostu od rodziny, od dzieciaków, od męża, żony i poznać nowych ludzi, przemieszać się trochę w tłumienie, bo to, kurde, no niezwykle wzbogaca yy, nasze życie, nasze też opinie pod różnymi względami, bo kiedy zobaczymy, zbliżymy się do innych ludzi... Wow, kurde, to czasami się wydaje, że nasze opinie, jednak nasze światopoglądy poglądy mogą się zmienić, i warto coś takiego robić. Bo nie oszukujmy się, każdy z nas żyje w jakiejś bańce swojej, takiej informacyjnej, swoich znajomych i tak dalej. W ogóle w czasach internetu, gdzie już algorytmy i sztuczna inteligencja dbają o to, żebyśmy za bardzo z tych baniek nie wychodzili. Yy, tym bardziej warto dbać o to, żeby kurde, no wychodzić, wyjść, spotkać się, może jakiś kurs, może coś. Kochani, pomyślcie o tym. Yy, czy może byłoby warto, nawet w tym tygodniu, no jest czwartek, nie? Jak, jak to oglądacie? Kurczę, no wyjść gdzieś, gdziekolwiek, chociaż może gdzieś się kogoś pozna, ktoś was zaprosi gdzieś na jakieś urodziny, śmiało iść, no może kogoś fajnego się spotka, nie? Pomyślcie o swoich takich naprawdę fajnych znajomych, o własnych takich prawdziwych wow, przyjaciołach. Nagle się okazuje, że no poznało się ich w często takich nietypowych sytuacjach, nie? I może czekają kolejne wspaniałe znajomości, a może i coś więcej, kto wie. Pomyśl o tym. Yy, nawet jeżeli jesteś introwertykiem, pomyśl o tym, że jednak warto wyjść po prostu. Tak dla zasady, spróbować. Kurde, przecież nie ładujesz się na front wojenny, nie? Tak więc, luz, spokojne. Yy, raczej nic Ci nie grozi. Tyle, kochani. Tak spokojnie i pogodnie dzisiaj. Myślę, że okej. Okay. Dobrego dzienka i do zobaczenia jutro. Cześć.